zasady bezpieczeństwa. To jest szefem na zajęciach. Tak! Maksio? Tak. To jest szefem? Tak. Świetnie. Tak. Jeżeli trener mówi, wchodzimy do wody, co robimy? Wchodzimy do wody. Jeżeli trener mówi, wracamy do brzegu, co robimy? Wracamy do brzegu. Jeżeli trener mówi, bulgoty, zawodnicy, co robią? Bulgoty. Jeżeli trener mówi, buzia na kurtkę, zawodnicy, co robią? Jak wchodzimy do wody i siedzimy na schodach, można wstać i zbiec za Maksią? Można. Słuchajcie, dzisiaj jestem sam, nie ma trenera Bartka. Będzie trener Maciek za chwilę z nami. Jak usiądziemy na schodach, obowiązuje dyscyplina. Okej? Okay? Robimy 20 minut rozgrzewki. Później pójdziemy poskakać na duży basen. I pójdziemy na zawody. Na wodach będą komendy startowe. Będziemy pływać po dwie osoby. Na dwa gwizdki będzie można wejść na murek. Jeżeli ktoś boi się skoczyć, podnosi rękę. Ja przyjdę, pomogę, włożę ciebie do wody. Później będzie komenda na miejsca. I na gwizdek płyniemy jak najszybciej do zielonej ściany. Złoty medal zdobędzie zawodnik, który po drodze nie będzie dotykał liny, ściany i przybije piątkę do ściany na końcu. Kto dopłynie po schodach, wychodzi z wody, ustawia się na podium, odbiera medal, kiwa rodzicom i siada na ławeczce, która jest najbliżej podium. Co robią kibice, gdy płyną inne dzieci? Odpowiedź A. Siedzą i drapią się po głowie. Odpowiedź D. Siedzą i jedzą pizzę. Odpowiedź C. Kibicują najgłośniej, jak jeją. Świetnie. Wszystko wiemy? Zaczynamy na gwizdek, kończymy na dwa gwizdki. Stajemy do góry, jeden za drugim, za Jasiem. Okay.
drodzy, szybko, 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 szybko. Jeszcze Zosia. O, jeszcze kawałek Zosia. Dawaj, 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 kawałek. Dobrze. Lewa krawa. Jana. Gratuluję, Lena. I machamy. Uśmiecham się, popiwać rodzicom. Uśmiecham się. Obecnie, tak? Wielkie brawa dla zawodników. Pięknie, Bukaki. I Walesa. Mamy to. Ale to jest to.
Słuchajcie, wszyscy z was mieszkają bardzo blisko wody. Mieszkacie nad zatoką, blisko morza, blisko jezior. I na wakacje na pewno każdy z was będzie chciał do wody wejść. Czy to, że macie złoty medal, oznacza, że jesteście najlepszymi pływakami? Nie. Nie. To oznacza, że cały rok ciężko pracowaliście, dobra? To nie znaczy, że umiesz świetnie pływać na wodzie otwartej, czyli nad zatoką, na jeziorach i nad morzem. Jak głęboko dzieci mogą wejść do wody? To jest zagadka dla was. Po brodę możemy wchodzić do wody? Po pępek? Nie. Po bioderka? Dzieci mogą wchodzić tylko po kolana. Jak chcecie pływać, to wchodzimy po kolana, ręce do strzałki i pływamy wzdłuż brzegu. Nigdy nie wolno oddalać się od brzegu. Co zrobić, jak piłka wam ucieknie daleko do morza? Płyniemy za nią? Trzeba ją zostawić, nie wolno za nią płynąć, dobra? Tata też może popłynąć i z piłką już nie wróci. Tak? Dużo osób tonie, jak płyną po piłki albo po materace. Kolejna rzecz. Gdzie można się kąpać? Na basenie, świetnie. Gdzie jeszcze? Tam, gdzie jest pan ratownik. Kiedy ratownik widzi dzieci? Kiedy ratownik was widzi? Taka jest złota zasada. Jeżeli ty widzisz ratownika, to ratownik też widzi ciebie. Ty musisz tak blisko ratownika pływać, żebyś mógł powiedzieć, jaki on ma kolor oczu i na jaki kolor ma pomalowane paznokcie. Dobra? Świetnie. Czyli podsumowując, dokąd można pływać? Do oko? Świetnie. Kąpiemy się zawsze tam, gdzie jest rato? Świetnie. Kiedy ratownik widzi dzieci? Kiedy wy widzicie ratownika. Świetnie. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że będziecie korzystać z tych zasad. A jeszcze jedno. Czy można skakać? Nie. Z pomostu do wody? Nie. Nie można. Świetnie. A czy na żaglówkę można iść bez kapoka? Na kajak można iść bez kapoka? A na motorówkę? Nie, też nie można. I dzieci zawsze noszą kapok. Świetnie. Życzę wszystkim bezpiecznych, ciepłych, słonecznych wakacji. I do zobaczenia w przyszłym roku z przedszkolakami. Kto do szkoły idzie za rok? No, to życzę wam powodzenia od września. No dobra, bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Duże brawa dla was. Odrobiliście kawał dobrej roboty. Piąteczki? Idziemy za panią do szatni. Piąteczka. Piąteczka. Damy czadu tutaj.